Hej, to Flora z Chaty Pustelnicy. I dzisiejszy odcinek jest odcinkiem bardzo, bardzo prywatnym. Dlatego, jeżeli ktoś nie chce słuchać, to niech spada na samym początku. Masz teraz czas, możesz wyłączyć ten odcinek. A jeśli ktoś chciałby mnie wysłuchać i, i, i wspomóc, to bardzo bym Was o to prosiła. Ja wiem, że to co robię to nie ma jakiegoś większego oddźwięku i nie jestem. Jakoś tak mega popularna, ale słuchajcie, potrzebuję Waszej pomocy w kwestii mojego życia zawodowego, bo stało się tak ostatnio, jeżeli słyszycie jakieś hałasy, to kolega robi pranie, ale już jest lepiej. <grych> stało się ostatnio to, że zmieniłam miejsce zamieszkania, zmieniłam pracę i te prace, którą zmieniłam, znowu ją zmieniłam. I aktualnie, słuchajcie, Flora jest na bezrobociu. Jestem bezrobotna chwilowo. Coś tam mi się kroi, szykuje, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Bo jeżeli wy mnie wspomożycie, to ja nie będę zmuszona pójść znowu do szkoły, bo ja od szkoły uciekłam, bo z wykształcenia jestem psychologiem i filologiem języka angielskiego. No i słuchajcie, przy czym tym psychologiem jestem tak naprawdę jedynie po praktykach, bo miałam praktyki, ale w zawodzie z... w zawodzie nie pracowałam. Natomiast jako filolog języka angielskiego przepracowałam 3 lata w technikum i w liceum. Pracowałam przez 3 lata i strasznie się na szkołę obraziłam. Szkoła mnie bardzo, bardzo zmęczyła i zabrała mi pół mojej duszy, a resztę wymiętoliła. Ja te szczątki tak zebrałam i jakoś tak się trochę uchowałam i odrodziłam. Pracowałam też tak. Dosyć krótko, bo to było. Bo to trwało tak, powiedzmy. E, e, moja praca wyglądała tak, że pracowałam z dzieciakami w podstawówce i w gimnazjum jako nauczyciel i pracowałam tak na zasadzie ogarniania zajęć dodatkowych. Uczyłam ich raz czy dwa razy w tygodniu i to trwało bardzo krótko. Potem to jakoś tak się posypało. Pracowałam też w przedszkolu jako taki opiekun. plus plus nauczyciel języka angielskiego pracowałam równo miesiąc w Krakowie. Bo cudownie, słuchajcie, zrezygnowałam po miesiącu, bo jednak stwierdziłam, że kurczę, no słuchajcie, uczyć się przez 5 lat, zdobyć magisterium i biegać ze dzieciakami, to jest i wydawać im jedzenie, i ja nie mówię oczywiście, że to jest coś złego, bo jeżeli ktoś lubi takie, ma takie małe dzieci, no to okej, okay, ale... No mówię, ja po... Bo to jest fajne, wiecie, jak jesteście na przykład po licencjacie i nie chcecie iść do szkoły, no to przedszkole wydaje się dla was super sprawą. No ja z tego przedszkola zrezygnowałam. Zrezygnowałam również ze szkoły. Ja nie chciałabym być nauczycielem, ale widzę, że moja sytuacja mnie trochę zmusza. Jeżeli, kurczę, ktoś z was... Miałby, nie wiem, jakiś pomysł, albo chciałbym mnie może zatrudnić w jakiejś firmie, nie wiem, jako tłumacza. Może opiekujecie się uchodźcami, może trzeba wam pomóc w tym, może prowadzicie jakąś firmę, gdzie ja mogłabym się przyczynić do rozwoju waszej, waszej działalności w jakiś sposób. Może mogłabym coś potłumaczyć dla was. Whatever, jeżeli... Coś mogę zrobić, no to ja z chęcią bym to zrobiła, bo aktualnie może znowu trafię do szkoły, czekam na jakąś odpowiedź ze strony mojego pracodawcy, ale nie ukrywam tego, że od szkoły bardzo uciekałam i szkoła mnie bardzo do siebie zniechęciła. Znaczy wiadomo, no, będę się cieszyła z każdej pracy, jaka mi się nawinie, no nie? I będę robiła wszystko, co muszę, żebym tylko mogła w jakiś sposób przeżyć i bardzo bym chciała mieć jakieś źródło kurcze utrzymania, no bo... Z podcastów, to ja nigdy nie będę żyła. Wybiłam sobie z głowy kariery na YouTubie, bo wiem, że to po prostu nie wypali. To jest takie moje gadanie, bogadanie, i, i, i to by było dla mnie. Powiem Wam tak, że to by dla mnie było, to jest dla mnie zbyt nierealne, żeby to mogło być prawdziwe. To jest z, życie z tego, co sprawiałoby Wam przyjemność, jest dla mnie nierealne, to jest dla mnie zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. No, a wracając do tej pracy mojej, którą muszę wykonywać, i to, co muszę robić, to, to no nie wiem, no myślę, że może, jeżeli ktoś z Was poszukuje anglisty, filologa albo psychologa. Przy czym, no, doświadczenia to w tym zbyt wielkiego nie mam, ale jeżeli ktoś by chciał mnie przygarnąć, to weźcie mnie przygarnijcie, bo ja, ja nie chcę do szkoły. Jeśli będę musiała, to wrócę do szkoły, ale. Ale wolałabym spróbować czegoś innego. Po prostu powiedzcie, jeżeli jesteście oczywiście z Krakowa, bo mnie interesują oferty z Krakowa, bo tu mieszkam i tu żyję. Póki co będę się musiała wynieść, jeżeli będę bezrobotna. Kurczę dobra, jak możecie, albo znacie kogoś, kto potrzebuje anglisty, albo psychologa, no to, to znaczy psychologa w sensie pracy w jakiejś poradni, to mi mówcie, albo ej, no piszcie w komentarzach, po serio, no kurde, znowu wrócę do szkoły i to jeszcze nie, nie do, wiecie, do dorosłych ludzi, tylko jeszcze do podstawówki, a to już dla mnie będzie, yy, no, podwójny Saigon, bo ja, dzieci, to ja i dzieci, to no, wiecie, to, to jest problem, to jest problem. Więc, jak możecie, tu weźcie, weźcie, coś, zróbcie ludzie, bo, bo naprawdę, pomożcie. Nie no, autentycznie, jeżeli znacie kogoś, kto potrzebuje kogoś mojego pokroju, to, 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 to dajcie znać mi. To ja, ja bym była bardzo, 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 bardzo. Wdzięczna i tyle by było mojego nadprogramowego odcinka bardzo krótkiego I była, będę bardzo wdzięczna i trzymajcie się. Sorry za prywaty, ale no w tej chwili się jazz dzieją, więc no tak to wygląda. Dobra, ja już spadam, już nie gadam. Trzymajcie się. Hej.